Cześć, witam was bardzo serdecznie w, jak co niedzielę, prawie że co niedzielę, w Retro Niedzieli, która tym razem odwróci trochę stronę, bo w poprzednim odcinku graliśmy sobie w grę DC, dzisiaj sobie zagramy w grę Marvela, Captain America and the Avengers. No i cóż, jak sama nazwa wskazuje, jest to gra o Kapitanie Ameryce, ale i nie tylko, bo już na początku mamy dwie postacie, czyli mamy Kapitana Amerykę i mamy Hawkeye, czyli dwie właśnie takie postacie główne z Avengers. Okej, podejrzewam, że to jest bardziej na podstawie komiksów niż jakichkolwiek filmów animowanych tamtego okresu, tak mi się wydaje. Okej, więc... Pamiętam, że... A dobra, to była Osa. Dobra, spoko. Też kojarzę tę postać. Więc mamy tutaj sobie mapkę, po której niby możemy iść jak chcemy, ale też nie do końca. Mogą nas pewne wiry wciągnąć. Okej, chcę tutaj ogarnąć jak zrobić pewne ruchy. Dobra, już widzę, że pewnie ta tarcza może jako łódka nam służyć. Da się to... Właśnie. Trzeba się troszeczkę natrudzić, żeby to zbić. No i co? Czy w dzieciństwie w to grałem? Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Jeżeli już, to niezbyt długo. Nie na tyle długo, że jakoś szczególnie mi ta gra w pamięć zapadła. Co innego, pierwsza część Batmana. W nią grałem dosyć sporo. Okej, typ wyglądał jakby news boomboxa. Wiecie, to takie wielkie radio. A, exit. Czyli co, rozumiem, że tutaj trzeba zdobyć odpowiednią liczbę punktów, czy coś w ten deseń, żeby przejść dalej? A. Fuck. A, dobra. Myślałem, że tu się da utonąć, na szczęście nie. Fuck. Trzeba poczekać. Myślałem, że to będzie na mnie czekać, no ale cóż, tak się nie da. Tak coś czułem, że to może albo znikać, albo się rozdwajać. Dobra. I mamy exit. Okej, możemy zmieniać miejsca. W sensie możemy się przyłączać, nie? Pomiędzy Kapitanem Ameryką a Hawkeye. Dobra, to weźmy wtedy dla odmiany, nie? Tę postać. Też ją lubię. To jest chyba jedyna postać z MCU, która dostała w miarę dobry serial. Z tego co słyszałem. No tam może jeszcze był ten serial WandaVision, ale nie oglądałem go. Też podobno jest spoko, ale ogólnie no seriale z MCU są straszne. I jakoś tak bardziej się ostatnio skłaniamy właśnie ku DC, mimo tych wszystkich dziwnych rzeczy, które tam też występują czasami. W każdym razie nie jest to przepełnione takimi, wiecie, efektami robionymi na odpierdol, bo to naprawdę w MCU tego jest sporo. Jakimiś, wiecie, takimi dziwnymi, dość propagandowymi rzeczami. A, dobra, no tak, mogę przecież strzelać w górę, to by było głupie, gdybym nie mógł. I właśnie, przecież mogę sobie... A nie, jak... Czyli rozumiem, że jak pływam, a właściwie jak przemierzam wodę, to nie mogę w górę strzelać, okej? Kurde!
Tamten był dość problematyczny. W tej wodzie nie za bardzo mogłem jakieś fajne ruchy wykonać. Chwila. Okej, plansza nieco podobna do poprzedniej. A, już mogę się ewakuować stąd. No dobra. Okej, ta plansza, czy była trudniejsza? Chyba była ciut trudniejsza od tamtej, ale jednak nie różniła się aż tak bardzo. Dobra, weźmy teraz Kapitanem Ameryką, gdzieś pójdźmy. Może do tego miejsca właśnie. A no tak, przecież nie mogę strzelać w górę. Tamten główny zły, z tego co widziałem, to był chyba mandaryn. Tak chyba wygląda. W sensie mówię oczywiście o tym, który się pojawia tam w intrze, na samym początku. A, czyli muszę iść górą? Tak, muszę iść górą. Raczej to jest jedyna droga, jaką mogę obrać. A, w ten sposób to działa. Dobra. Tutaj widzę, że tych kryształków nie jest aż tak dużo. Okej, okay, żołnierzy też w sumie nie nastawiali aż tak wiele. Nie pamiętam, czy tutaj oprócz tych dwóch postaci da się jeszcze kimś sterować. Czy może właśnie na tym polega myk, że nie? On. Okej, czy nie możemy tędy wejść albo wyjść? A, bo myślałem, że tu będzie boss. Tak to wyglądało mniej więcej. Co ja mam tu zrobić? W sensie jest to zamknięte pomieszczenie i teraz co zrobić, żeby przejść tędy? Aha, po prostu, czyli rozumiem, że po prostu było to miejsce, w którym znajdowały się jakieś itemki. I temu miało to miejsce służyć. O! I akurat mamy wyjście. Spoko. Okej, okay, i teraz widzę, że te miejsca chyba oznaczają, że będzie jakiś przeciwnik. Kurde. Czekaj, co tutaj trzeba było zrobić? Chwila, co tutaj trzeba było zrobić, żeby to zniszczyć? A, dobra, w ten sposób to działa. Dobra, już wiem. Musimy mu zniszczyć tę beczkę. To jest chyba jedyny sposób, żeby go... To
jest jakiś robot, taki na wzór Ultrona troszkę. Te jego pociski nas nie trafiają, jeżeli kucniemy, więc... O Jezu! Kurde, nie wiedziałem, że tu będzie ich dwóch. Fuck. I teraz jak zginął, to się dzieje. Dobra, rozumiem, że ten boss będzie polegać dokładnie na tym samym. Tylko, że niestety, Kapitanem Ameryką trudniej jest to trafić. Bo ja byłem przekonany, że wiecie, że to jest taki ostatni boss. Ale okazuje się, że nie. Kurde. Ciężko trafić. Kurde, to jest takie, wiecie, takie, że on nie zawsze chce rzucać tą tarczą. Raz tylko udało mi się w to trafić, a tu chyba trzy razy trzeba w miarę celnie to zrobić, żeby on stracił tę swoją barierę. Fuck. O, może w taki sposób właśnie to zrobić. Dobra, chyba już będę wiedział. Czyli powinienem rzucić. I zrobić to w ten sposób, nie? Oj. No dalej, strzelaj. O, okej, zniszczyłem. Teraz się pojawi kolejny patafian. Czy nie? A, dobra. Czyli ten boss polegał tylko na tym, że był jeden. To w tamtej wersji było trudniejsza. Znaczy, była trudniejsza ta rzecz. Nie, bo tam osa coś mówiła, że nie można skakać do wody. Ale można skakać, tylko nie można dać się podwać temu prądowi. Co to nieskończone jest? Jak tam w ogóle dojść do góry? No. O fuck, co tu się dzieje? Fuck. Po prostu jest taki zalew przeciwników, jak rozumiem. Fuck. Zabili mnie. A, czyli jak zginą nam obie postacie... Coś się dzieje? Aha. Tylko co się dzieje z tym właśnie Half-Kay? Czy on musi się cofnąć od samego... Bo jakby on tam zaczął od samego początku tej mapki, gdzie nawet go nie było wcześniej. Co to, nieskończoną ilość to ma, czy jak? Tak wygląda. No dobra, idźmy dalej. Fuck. Fuck. Ile ich trzeba zabić, żeby to w ogóle miało ręce i nogi? A,
Nie dowiem się. A chwila, spróbujmy przyłączyć. Spróbujmy przyłączyć na... Aha, czyli on od początku musi, tak, grać? O kurde. Nie wiem za bardzo, na czym polega logika tego przemieszczania się i dlaczego na przykład ten drugi mój łucznik nie może tego zrobić. Dlaczego jest szary i nieaktywny. Powiem wam, że te pierwsze poziomy sugerowały, że gra jest całkiem prosta, ale... chwila. On jakiś taki szybki ruch miał, nie wiem jak to nazwać. Wydawało mi się, że przez sekundę dosłownie on go robił. Dobra, idziemy szybko stąd. Dobra, ciśniemy dalej, bo nie pamiętam, czy tutaj w tym wodospadzie da się przejść tak po prostu przez wodę, czy... Nie, no nie da się. Chociaż? Nie, nie da się. Aha, dobra, czyli to działa na tej zasadzie, że przeciwnik porwał Hawkeya i ja go muszę jakoś odbić. Okej, czyli ja się muszę cofnąć do tego miejsca. Jak rozumiem, jeżeli uda mi się to przejść, to będę miał z powrotem tę postać. Tak to działa chyba. Chociaż to jest dosłownie chyba ten... Nie, dobra, to nie jest ten sam. Aha, nie mogę go zabić, bo on w oknie stoi. Fajnie. Jezu, już spaść jeszcze trzeba specjalnie, żeby wiecie, on... Coś tam dostałem, brzmi jakbym dostał życie, ale nie wiem. To jest exit, ale jeszcze nie mogę się stamtąd ewakuować. Dobra, łazimy sobie po dachach, może tu coś będzie. Nie, nic nie ma ciekawego w tym miejscu. A, tamten sam spadł. Fuck. Okej, czyli tu jest exit, ale ja nie mogę tędy przejść, bo nie mam odpowiedniej liczby tych świecidełek. I teraz tak, podejrzewam, że może ja... Może właśnie jakbym wszedł z powrotem na dach. I wtedy... zszedłbym na tamto wzniesienie, to może by to... Coś mi dało. Więcej fantów, nie? Przede wszystkim do zdobycia. O, właśnie tak. Bo to w tej chwili wygląda tak, jakby coś, czegoś tutaj brakowało. Czegoś bym nie wziął. Ewentualnie można jeszcze tam, nie? Tam u góry są... Jest jakiś taki... Fuck! A, spoko. Dobra, myślę, że na tym sobie zakończymy.
A, czyli rozumiem, że teraz jest tak, że jak Kapitan Ameryka zostaje porwany, to Hawkeye nie może być porwany i musimy nim grać. No dobra, jeżeli tak to działa, to spoko. Ale ja się z wami żegnam i do następnego.